wieczorem zapełniła się sala teatralna. Trupa Hellera dała nieśmiertelne przedstawienie Stanisława Wyspiańskiego Wesele, które czarem geniusza przyciągnęło szczególnie gości zakordonowych. Gwoździem programu był natomiast występ najznakomitszej pisarki polskiej Gabrieli Zapolskiej, którą z ciężkiej choroby powrócił do zdrowia dr Ebers. Na estradzie autorka Córki Tuśki i Nieśmiertelnej Dulskiej, zawsze piękna i wykwintna, ukazała się w bajecznej białej toalecie malowanej przepysznie w róże ręką męża Stanisława Janowskiego i przystrojonej stonowanymi złotymi koronkami. Zapolska odczytała swój krótki pastel pod tytułem Rozstali się. Czytała z wysokim artyzmem, głosem niezwykle melodyjnym, po czym słuchacze grzmiącymi oklaskami oddali hołd wielkiej autorce pełnej uroku i czaru. Po przedstawieniu sale Domu Zdrojowego zapełniły się barwnym i strojnym tłumem. Pod egidą konsula Świerczewskiego, który był duszą wszelkich zabaw krynickich i komisarza Grabowskiego, rozpoczął się raut tak świetny, jakiego Krynica nie pamiętała. Otworzyła go subtelną i wykwintną grą na fortepianie panna Dąbrowska. Potem śpiewała primadonna opery warszawskiej Bogucka, która srebrnym głosem i czarem pięknej blondynki podbiła słuchaczy. Następnie deklamował ze swadą i humorem artysta Teatru Lwowskiego Kwiatkiewicz. Około północy Adam Wroński podniósł swą srebrną batutę, zagrzmiał walc i popłynęły pary tak liczne, że niedługo musiano tańczyć w czytelni. Wśród pięknych strojów królowała suknia Zapolskiej, dalej prześliczna, czarna, przybrana pajetami suknia komisarzowej Grabowskiej, delikatna toaleta panny Marchwickiej, oryginalna, błękitna, mieniąca się opalowymi pajetami suknia ratlowej, dystyngowany czarny strój pani Boguckiej oraz czarna toaleta ubrana ekru koronkami i rozjaśniona bajecznymi brylantami pani Fibisiowej. Z dumą wśród grona świetnych lekarzy przechadzali się panowie parlamentarzysta Royer, baron Battaglia, słynny mówca mecenas Dulemba, namiestnik Jarosz, świetny pisarz Adam Krechowiecki i kilku znanych malarzy epoki, Augustynowicz, Fleszman i mąż Gabrieli Zapolskiej, Stanisław Janowski. Tańce zakończyły się mazurem, którym powitano biały dzień wschodzący nad Krynicą.